Witam wszystkich moich wspaniałych widzów. Dziś film z kategorii Yerba Mate, ale nie będzie to recenzja Yerba Mate. Dziś zrecenzujemy sobie Matero, które kupiłem niedawno na promocji w Natural Market. Jest to Matero oto takie. Matero marki, jak widać tutaj, nie wiem czy będzie widać na kamerze, bo jest to subtelnie zrobione, marki Cebador i jest to polski producent głównie akcesoriów do yerba mate. Kupiłem to Matero w cenie około paczki yerby na promocji w Natural Markecie. Te Matero występuje tam w wersji zielonej i czarnej. Podlinkuję Wam oczywiście te Matero w opisie filmu. Pojemność tego Matero to 190 ml. Jeśli chodzi o moją opinię, jest to nie za dużo, nie za mało. W sam raz mi pasuje dla odmiany. Lubię sobie wypić z tego materka trochę mniej yerby, trochę mniej wody do yerby, gdyż zazwyczaj piję z dosyć dużego matera yerbę, a to jest dla mnie taka odskocznia. Jeśli chodzi o samo matero, jest to stal nierdzewna i co jest według mnie pierwszą zaletą matera z tego materiału. Otóż to, że takie matero się na mnie stłucze, może nam spaść, mogę nim podrzucać i nic się z nim nie dzieje. W porównaniu do ceramicznych produktów, ceramiczne matera stłukłem w swoim życiu już dwa. Tego chyba nie da się nawet zniszczyć. Jeśli chodzi o te matero w użytkowaniu, w porównaniu do ceramicznych mater lepiej się je używa, bo to jest taki materiał jakby lekko gumowy. No i ta stal się nie nagrzewa tak szybko jak ceramika i możemy yerbę szybciej wziąć sobie i siorbać. Bo w przypadku ceramicznych mater bardzo często jak zalewam wodą 80 stopni, w okolicach 80 stopni, to łapanie tu no nie jest zbyt przyjemne i muszę czekać aż te matery ostygnie, aż ta yerba ostygnie i trwa to dłużej niż w przypadku takiego produktu. Jeśli chodzi o utrzymywanie temperatury naparu, w porównaniu z ceramicznymi materami praktycznie nie ma różnicy według mnie. Jeśli chodzi o zalety tego matera, jakie jeszcze tutaj występują, no to możliwość mycia go w zmywarce. Myłem je w zmywarce i tu z tą gumą nic się z nim nie stało. Jest takie jak było, jakie kupiłem. Myłem je już dosyć dużo razy w zmywarce i nic się z nim nie stało. Największy minus tego matera to według mnie tutaj zbyt duży otwór. No, jak widać, o, tu się woda wylała. Nie mogę przytkać tutaj od góry, mając taką małą dłoń tego matera. Myślę, że odrobinę mniejszy otwór i te matero by było materem idealnym. Jeśli chodzi o moją opinię, to te matero, no w cenie paczki yerby, jestem w szoku, że mogę coś takiego kupić. Ono kosztuje normalnie około 40-50 zł. Myślę, że to jest w porządku cena za taki produkt i z czystym sumieniem polecam Wam takie matero, które kupiłem niedawno i z którego korzystam. Mam nadzieję, że takie filmy spodobają Wam się z serii akcesoriów do yerba mate, bo no jak kupujemy yerbę, no to czasami chcemy kupić sobie nowe matero, nową bombiję, a jak widziałem na YouTube, no to nie ma zbyt wielu testów różnych produktów, różnych akcesoriów do yerba mate. Więc podsumowując, polecam te matero, jest bardzo dobre, ma jedyny minus, że jest zbyt szerokie u góry, a tak to jest to produkt idealny. No to co? To by było na tyle. Ja się już z Wami żegnam, będę zaraz szedł montować ten film. A Wam jak ten film się podobał, przydał, no to łapka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji, aby być na bieżąco. Pa, pa!